Teraz doświadczenie, gdzie będziemy ogrzewali świeżo strącony wodorotlenek miedzi 2. We wcześniejszym filmiku pokazywałam, jak się otrzymuje ten wodorotlenek. Teraz będę go podgrzewała nad płomieniem palnika. W tym czasie tylko przypomnę, że do podgrzewania ubieramy okulary ochronne. Wylot próbówki trzymamy w taką stronę, gdzie nikt się nie znajduje, pod kątem 45 stopni, stale mieszając próbówkę, żeby szkło nie pęknęło. O, już widać od razu. Nastąpiła zmiana barwy osadu z niebieskiego na czarny. Nie jest to reakcja redox, jest to reakcja rozkładu wodorotlenku miedzi 2, którą możecie zobaczyć na kolejnym slajdzie.